Szanowni goście, najlepsze piwo oczywiście jest łomżyńskie. No, bez alkoholowe, czyli kozicowe. Kurpiowskie. Pełnią wścieków, ale może nie przez sobą mieć. Czemu przez sobą ja nie mogę kurpla mieć. Na piwko wyskakuje też ta swagra smaki kolodzi cały świat. Glory, glory, aleluja. Piwko w kuflach nam się muja. Glory, glory, halleluja. Złoty nektar w gardło olej. Jeszcze raz! Glory, glory, halleluja. Piwko w kuflach nam się muja. Glory, glory, halleluja. Złoty nektar w gardło olej. Jana Państwa kapela Kurpiowska, Rytm 50-60. Akordeon Jan Suchotowa, młodszy kolega Michał Olchowicz, wokalist Szypecki Marek Zenek. I teraz duże gwiazdy, duże brawa! Nasza duża gwiazda Janina Nasiakko. Na Majkic Szypecka, graj się na Państwa Ryszard Motulewicz. Glory, glory, halleluja. Piwko w kuflach nam się muja. Glory, glory, halleluja. Złoty nektar w gardło lej. Niedziela na Świętego Rocha. Taka impreza, która już prawie od 20 lat się odbywa. Pomysł narodził się w związku z tym, że w Nowogrodzie jest obchodzony właśnie odpust w tym czasie, więc uważaliśmy, że dobrze jest połączyć i tą część religijną, i tą część typowo taką odpustową. No i od tych 20 lat mamy tą imprezę w tym terminie, z tym, że w tym roku ona ma ten swój wydźwięk właśnie chętnikowski w związku z rokiem chętnika i tym 130-rocznicą jego urodzin. I zatem też prezentacje muzyczne, które mamy w tym roku, związane są z Kurpiowszczyzną. Są dwie kapele kurpiowskie, pani Apolonia Nowak, no, znana śpiewaczka kurpiowska. A oprócz tego, jak co roku, pampuchy, piwo jałowcowe, gry, zabawy, stragany, czyli to, co jakby popularnie kojarzy się z odpustem. I ja myślę, że ta impreza już na tyle weszła, że tak powiem, w krew tutaj naszej najbliższej okolicy, że w zasadzie obawialiśmy się dzisiaj trochę o frekwencję, bo pogoda jest miła, owszem, ale przy dłuższym okresie to jednak jest to dosyć denerwujące. Okazuje się, żeśmy wcale się nie musieli o to martwić, bo jest sporo ludzi, a i pogoda też dopisuje. Proszę powiedzieć coś więcej na temat wystawy, bo jesteśmy w miejscu tak szczególnym. To znaczy, jesteśmy w dworku, który jest naszym miejscem głównym, jeżeli chodzi o tą część administracyjną, ale tutaj mamy też stałą wystawę poświęconą właśnie Adamowi Chętnikowi. To jest wystawa, która pokazuje jego przebieg życia, czyli powiedzmy od tej części pierwszej, czyli dzieciństwo, rozwój, działalność naukowa, część też widoczna jest tu za mną, część związana z jego rodziną, czyli rodzicami. Miał dosyć sporą i liczną rodzinę, a w gablotach mamy przedmioty, które są związane z jego osobistą działalnością, czyli i dokumenty, i sprzęty, którymi się posługiwał. W tym roku ona została jakby poddana renowacji. Ona ma już parę lat, ale w związku z tym, że jest to skansen imienia Adama Chętnika, taka ekspozycja zawsze musi się tutaj znajdować i każdy, kto przyjdzie, nie zna Adama Chętnika, przecież nie wszyscy go znają, ma możliwość zapoznania się z jego życiem. Macie dziadku grosik proste Maryjanny, podziewczeną dziadku jesteś ciajopanny. Hola, 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 hola. Sypsiają, sypsiają, ustryja na plecie, drapkę wzięli z sobą, nikt do nich nie bliżej. Wlazł był on i po gołej desce, lepiej tyle wiedział, że tam panie jeszcze. To i wola, wola, la, wola, la, wola, la, to i wola, wola, la, to i wola, la, to i wola, wola, la, wola, la, wola, la, to i wola, wola, la, to i wola, la,
las byłon, w las byłon i po wołyścianie zebi tylo siedział, że mu się dostanie. To i wola, wola, la, wola, la, wola, la, to i wola, wola, la, to i wola, la, to i wola, wola, la, wola, la, wola, la, to i wola, wola, la. Jesteśmy tutaj z osobą z rdzenno z Kurpi. Pani pochodzi z... Z Kadzidła pochodzę. Zajmuje się pani nie tylko wycinankami, też innymi. Wycinam nie tylko wycinankę, ale i kwiaty, haft, koronka, tkactwo, palmy, kerce. No wszystko to, co u nas na Kurpiach się robi, to wszystko ja wykonuję. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tych, to nie są zwykłe nożyce, tak? Tak. To są specjalne nożyce. Tymi nożycami to dawniej się owce strzygło i dlatego tak... Tak się już tyle lat, że jako to od początku wycinam nimi. Tak, moja mama wycinała, teraz ja wycinam. Jeżeli strój kurpiowski, to też kurpiowski bursztyn. Bursztyny, korale, każda tak. Kurpianka powinna mieć na sobie tak samo. Żeby jak jest stroju kurpiowskie, ma bez korale, no to w ogóle nie ma to takiego wyglądu kurpianki. W początku, to ja byłem najmłodszy, to było chyba 5-6 w ogrodzie. Ja byłem najmłodszy. No ale pokazałem, że ja też coś umiem i lepiej jak oni jeszcze. I po nich klienta ściągnąłem. Mhm. I robiło cały czas się. To była, rozumiem, ciężka praca, tak? No, lekka to nie jest. Tylko to, wie pan, ja tak powiem, jak tego, to praca zaszczytna jest. Taka honorowa, jak ich zrobi dobrze, to masz honor, że masz, o, jeszcze się szczymszyć. I ludzie cały czas są wdzięczni. Przyszli panie i po nich robili. Po nich poszedłem na czeladnika miałem, po nich poszedłem i mistrzowskie zrobiłem sobie papiery. No i tak się zaczęło i tak się skończyło. Po nich chodziłem na jeden kurs, na drugi kurs, musiałem, wie pan, skończyć kurs pedagogiczny. Bo inaczej nie mogłem dostać dyplomu mistrzowskiego. Mm-hmm. No i tak, wie pan, się szło dalej do przodu, aż do tej pory. Ja to polskie, ja to wiele tego znam. Pan być na wszystkich jakichś imprezach kurpiowskich ze swoim rękodziełem? Tak, na tych pobliskich staram się być, na każdej tak tych kurpiowskich. Co jest pana specjalnością, jeżeli chodzi o rzeźbę? Rzeźbi pan jakieś motywy kurpiowskie? Kurpiowskie? Znaczy, głównie to tak rzeźba sakralna, takie świątki, Chrystus Frasobliwy, różne zresztą i tak... Że nie ma tam. Czy pana jakieś dzieła można zobaczyć w jakichś świątyniach kurpiowskich, w jakichś miejscach szczególnie odwiedzanych? No, dużo stoi przy drogach, w kapliczkach przydrożnych, w muzeum w Ostrołęce jest i no jest trochę tamtego porozrzucane.